Chcesz się polać tą wodą, czy nie? Chyba tak. Dobra, daj się najpierw napić. Daj się napić, bo całą wodę na siebie wylejesz. Ja piję sobie zimną kawkę, ale jest tak gorąco, że można zdychać. Bartek, nie całą, zostaw Dawidowi. No połowę. Ale nie wylewaj na siebie, Dawid. Nie. Może pójdę. Boję się. Może pójdzie w takiego kropelka. Dobra, byliśmy w Aldiku, idziemy jeszcze do Lidla i dobijemy. Do Lidla, do Jezu, jeszcze dobijemy! Tak, bo ja potrzebuję płyn do soczewek, bo mi się skończył. Świetnie. Pełen energii, Bartek. Ej, czekaj, zrobiło mi się przybliżenie. O nie. Boże, jak ja mam być pełen energii, skoro jest tak gorąco? Mam ciężki plecak. Nam wszystkim jest gorąco, Bartek. Jeszcze nie mogę się o nic oprzeć, bo wszystko też jest gorące. Wróciliśmy właśnie do domu i stwierdzam, że to był naprawdę debilny pomysł, żeby gdziekolwiek wybierać się w takim upale. Ledwo doszliśmy do domu. Bartek, ty to najgorzej chyba zniosłeś, co? Bo miałeś najwięcej doniesienia. No. Naprawdę, masakra. Podobno, właśnie kolega mi mówił, że takiego upału w Anglii nie było od 70 któregoś roku. Także masakra. 31 stopni jest w cieniu w tym momencie, więc... A ja sobie wyszłam w długich spodniach. Więc... Super, genialny pomysł. Pokażę wam, co kupiliśmy. Tak na szybko, bo kupiłam pizzę na obiad i zaraz będę robić. Naprawdę jest zbyt gorąco, żeby stać przy garach i stwierdziłam, że po prostu zrobimy sobie pizzę i tyle, bo masakra. Mam nadzieję, że będzie dobra, wiecie, ja tutaj nie wiem, co jak smakuje, więc nie wiem, co kupować. Jeżeli macie jakieś produkty, takie dobre, godne polecenia, to możecie mi pisać, będę bardzo wdzięczna. Na przykład jeżeli pokazuję pizzę, a wy wiecie, że gdzieś jest dobra pizza, to dajcie mi koniecznie znać, bo... No, ja tak teraz, wiecie, testuję po prostu. Na co trafię, to kupuję i się okazuje dobre albo nie. Tak to w tym momencie wygląda, niestety. Kupiliśmy ogólnie 4 rodzaje pizzy. Jedna jest pepperoni na cienkim cieście. Druga to pepperoni na grubym cieście. Z czym ona jeszcze jest? Ona jest jeszcze z papryką czerwoną i zieloną. Aha, to w ogóle jest na wypasie, bo są małe i duże kawałki peperoni. I chyba... pomidor? No nie wiem, tu w opisie nie ma pomidora, ale to wygląda jak pomidor. No generalnie dla każdego inna pizza. Dawid chciał 3 sery. A Bartek chciał taką tradycyjną margaritę, ser i pomidory. Zobaczymy, jak one smakują. Były bardzo tanie, każda kosztowała mniej niż funta, więc... No nie wiem, to się okaże. Chłopaki, wy teraz już chcecie tą pizzę? Tak. Dobra, dla ciebie, Bartek, była ta margarita, tak? Tak. A da... 3 sery. 3 sery, okej, okay, dobra. No dobra, no to ja już zaraz będę tę pizzę robić. Ale najpierw pokażę wam resztę. Tę pizzę w ogóle kupiłam w Aldi. Poszliśmy do BM i... W BM kupiłam sobie 3 kosmetyki, które będę testować w jakimś z kolejnych filmików. To jest taki cienie do oczu. One mi trochę przypominają te cienie Huda. Podkład, słuchajcie, pokładam w nim naprawdę duże nadzieje, ponieważ na ręce rozprowadzał się genialnie. Bardzo ładnie się wtapiał w skórę. No tutaj mam inny odcień jakiś, bo próbowałam kilku. Wzięłam sobie taki troszkę... ciemniejszy, który będzie idealny do opalonej skóry i on się chyba jakoś nazywa wczesna opalenizna, czy coś takiego. Early tan, tak. No więc mam nadzieję, że on będzie dobry i wzięłam też sobie tusz do rzęs, także te 3 rzeczy będę testować. W ogóle ja nie wiem, gdzie te rzeczy są dostępne w Polsce, ale zobaczcie, tu jest napisane po polsku, tusz do rzęs, więc muszę to obczaić, bo na pewno gdzieś w Polsce są dostępne. Nadawić się o takie kartki, ponieważ chcę zrobić jakąś fajną laurkę dla Łukasza. I też dla Łukasza chłopaki kupili cukierki. Znaczy wiecie, oni je kupili dla Łukasza, ale oczywiście skończy się tak, że będą jeść je sami pewnie. Więc wiecie, kupili to, co lubią akurat. No i wzięłam lody. Nie wiem, czy będą dobre. Nie mam pojęcia. Toffee i wanilia. Ja tak za takimi lodami nie przepadam, ale... Chłopaki na pewno chętnie zjedzą. No i do lody wzięłam też bitą śmietanę.
i brzoskwinie sobie wzięłam do tych lodów, więc myślę, że będzie taki fajny deser z tego. Kupiłam też aspirynę i będę jej używać na moje rozszerzone pory, ponieważ ostatnio są bardzo rozszerzone. Mam nadzieję, że będzie to działało tak jak ta polska aspiryna, no bo to się nazywa Alka-Seltzer, ale myślę, że jest to to samo co aspiryna. No przetestuję. Bayer w sumie, firma ta sama, więc podejrzewam, że powinno się sprawdzić tak samo. No jeszcze muszę, sprawdzę sobie skład w internecie. Jeżeli okaże się, że się nie przyda, no to przyda się na ból głowy, nie na pory, a na ból głowy, wiadomo, dobrze, że takie rzeczy są w domu. Dobra, to ja jeszcze teraz pokażę resztę rzeczy z BM. Aha, w BM wzięłam ketchup i wzięłam też majonez. Chciałam wziąć Valium, ale słuchajcie, nie wiem, czy mi już na łeb padło od tego ciepła, od tego upału, czy co. Nie mogłam znaleźć po prostu, nie wiem, w którym miejscu tam było. Nienawidzę tego po prostu, jak łażę w kółko 10 razy po całym sklepie i nie mogę znaleźć niczego. Wzięłam sobie też pojemniczek, taki za funta 50 i on będzie na leki, dlatego że leki są w szafce rozwalone totalnie, więc tutaj chociaż, wiecie, ja to się tutaj posegreguję i ułożę w tym koszyczku, bo ja nie lubię, jak coś jest tak rozpieprzone, a póki co jest. No i zobaczcie, trafiłam na bardzo fajne takie, to jest w sumie to samo, zobaczcie, to jest ta sama linia. Podobają mi się takie minimalistyczne koszyczki. Te koszyczki kosztowały po funcie i one się idealnie sprawdzą do tych moich ziół, które mam tutaj i które wyglądają tutaj, wiecie, już tak nieciekawie, ale jak je posadzę w takie ładne, białe pojemniczki, to będzie to bardzo ładnie tutaj się prezentowało na parapecie, więc fajnie, że na nie trafiłam, bo szukałam czegoś takiego, ale nie mogłam znaleźć nic, co by wyglądało fajnie. Te mi się podobają, więc super. Dobra, tutaj jeszcze zbiorę sobie jakieś słodycze, które kupił sobie Bartek. Bartek, weź sobie te słodycze gdzieś schowaj od razu, dobra? Żeby potem nie było, że cię ktoś zjadł. No i reszta... Nie, dobra, jeszcze tutaj jest BM. No. Wafle ryżowe wzięłam też z BM-ie, dlatego że... Z BM-a, w BM-ie, dlatego że bardzo mi smakowały. Wzięłam dwa takie opakowania. Gdzie ty schowałeś za to? No schowaj do szafki, a nie za mikrofalówkę. Albo do pokoju sobie zanieść. No i reszta rzeczy to już są rzeczy z Aldika, mleko, olej. Chciałam kupić ten polski kujawski, ale skończył się, więc musiałam już kupić teraz. Musiałam dokupić pomidory, ser. Dawid chciał taką herbatkę, znaczy on ogólnie chciał herbatkę cytrynową, imbirową, ale wiecie, stwierdziłam, że chyba lepiej będzie mi smakowała taka. Owoce leśne, no zdecydowanie, bo nie wiem, czy ten imbir by mi posmakował, czy nie. Woreczki do zamrażania, bo nam się kończą. No i kupiłam biszkopty. Jak to się nazywa? Biszkopty? Nie, to nie są biszkopty. Herbatniki. Mi naprawdę na mózg mi padło od tego gorąco. No herbatniki. Herbatniki. One były bardzo tanie. Bartek, ile one kosztowały? Ta cena mnie trochę przeraziła. 27 pi? No, co, wychodziło coś około złotówki, ale też nie było żadnych takich innych, jakiejś takiej bardziej znanej marki, więc... Złoty 30 ileś chyba. No nie. Aha, tak, złoty 30 ileś, no. Kolejny lód? Tak. Kolejny lód, ale naczynia zaraz umyjesz, no nie? Schłodzisz się. No zobacz, co tu się dzieje. Jak będę jeszcze te pizze zacznę, trzeba to ogarnąć. No dziecko. No dobra, jedi, okej. Na filmiku, teraz nie ma odwrotu. No a w ogóle to poszłam do BM, żeby kupić mikser i nie było mikserów. To znaczy był taki ręczny, ale on był jakby razem z blenderem i ja wiem, że to będzie straszne gówno, że on po prostu będzie miał za małą moc, więc no Łukasz chyba będzie dzisiaj ubijał białko na sernik, bo już mi tutaj ten ser dosyć długo stoi w szafce i już bym chciała ten sernik zrobić. I właśnie po to kupiłam te herbatniki, żeby mieć na spód, bo nie chce mi się totalnie robić spodu, wiecie, z mąki. Naprawdę, nie chce mi się, rozkruszę te herbatniki i tyle. I tak w serniku najważniejsza jest ta masa serowa. A na górę chcę zrobić właśnie taką jakby bezę. No taki sernik chyba lubię najbardziej. I z rodzynkami. Więc pewnie Wam tutaj pokażę, jak on wygląda i dam Wam też przepis. Chociaż będę robić pierwszy raz, więc
ocenimy sobie razem czy, i powiem wam, czy jest dobry, czy nie. No i od razu to wygląda lepiej w takich równych doniczkach. Super. Hej kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Jest godzina, w tym momencie zdaje się, że 9:00 i jak widzicie, ja już tutaj działam w kuchni, dlatego że stwierdziłam, że jeżeli dzisiaj chciałabym cokolwiek ugotować, to muszę to zrobić, dopóki jest w miarę chłodno, ponieważ dzisiaj też ma być ponad 30 stopni i za jakieś 2-3 godzinki będzie tu można zdechnąć w tej kuchni, że tak się brzydko wyrażę. Tutaj zrobiłam już taką sałatkę do obiadu, pomidory, ogórki i cebulka, trochę śmietany, tej 12%, pieprz i sól. I to wszystko ja teraz włożę do lodówki, żeby fajnie smaki się przeszły. Może jeszcze dodam troszkę cebulki, zobaczę. Tutaj mam wołowinę i z niej chcę zrobić takie jedzenie, które Łukasz będzie miał do pracy. Taki gulasz i nie wiem, może wyjdą z tego jakieś 4 porcje, więc część zamrożę. Chcesz się przywitać, Bartek? Tak, dzień dobry. To chodź, pokażę cię. Dzień dobry. Cześć. Piona. Jak tam? Przygotowany na kolejną falę upału? Chyba nie przeżyję. Damy radę. Jeszcze tylko dziś i jutro i potem już będzie okej. Jej. No, damy radę. Ale dzisiaj nie wychodzimy nigdzie. No. Zostajemy w domu. No, no ja mam nadzieję. No nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy gdzieś wychodzili. No i tutaj mam mięso mielone i z niego chcę zrobić klopsiki, więc ja zabieram się już do pracy, bo chcę skończyć dopóki... No jest w miarę chłodno tutaj w kuchni. Gulasz się tutaj dusi, on się musi dusić bardzo długo. 2,5 godziny albo nawet 3 godziny i wtedy jest najlepszy. A tutaj robię... klopsiki i ogólnie kuchnia wygląda bardzo źle. Ja zawsze robię taki bałag, ale zaraz to ogarnę oczywiście. Jedzenie do pracy gotowe. W sumie muszę jeszcze poczekać, aż ono wystygnie, bo wkładałam do woreczków gorące. No i jak wystygnie, to wrzucę je do zamrażalnika i słuchajcie, będzie spokój. W ogóle lubię przygotowywać jedzenie na zapas, bo wtedy... Jakoś nie wiem, więcej jestem w stanie zrobić i później przez inne dni mogę zająć się czymś innym, więc jak dla mnie jest to naprawdę taka najlepsza opcja.